połowie 2017 roku Fundacja Sztuka w Mieście ogłosiła otwarty konkurs Artwalk Open Call 2017. Ideą konkursu było stworzenie projektu wystawy dla przestrzeni Artwalk. Jednogłośną decyzją jury, w skład której wchodzili przedstawiciele fundacji oraz członkowie Rady Programowej Artwalk, zwycięskim projektem został projekt Świat należy do Ciebie autorstwa Jakuba Słomkowskiego. Wystawa, która się znajduje za moimi plecami, to Świat należy do Ciebie, czyli żywcem ściągnięte hasło linii lotniczych Pan American, które pojawia się w filmie Scarface, które zainspirowało mnie w ogóle do pierwszych wstępnych bardzo planów dotyczących tej wystawy. Nie lubię nazywać siebie do końca kuratorem tej wystawy, ponieważ ja byłem jakimś, można powiedzieć, pomysłodawcą i wizjonerem tej wystawy. Czuwałem nad jej realizacją, natomiast nie ingerowałem zbytnio w charakter prac. Na wystawie możemy oglądać pracę Łukasza Kwietniewskiego, Arka Pasożyta, Andrzeja Jopczyka, Joanny Skorupskiej, Karola Kiśla, Marka Dokowskiego, Jakuba Jasikiewicza. Jury doceniło pomysł na wystawę, której punktem odniesienia do realizacji prac zaproszonych do wystawy artystów są relacje, jakie buduje przestrzeń galeryjna z przestrzenią biznesu. Wystawa dzieje się wielopłaszczyznowo. Oprócz tego, że mamy tutaj prace pokazywane w tych kapsułach, mamy również działania performatywne, które dzieją się wewnątrz wieży Warsaw Spire. Większość prac, które widzicie, są to realizacje wideo, ponieważ moim zdaniem akurat ta forma w tym miejscu najlepiej się sprawdza. Tak jest na przykład z pracą Urlop. Wyobraźmy sobie fikcyjną firmę, którą chcemy w jakiś sposób pokazać. Nagrywamy jej reklamę, obrazując działalność firmy, czyli w tym przypadku są to masaże wykonywane w miejscu biura, w którym pracujesz. W ten sposób mamy do czynienia z pewną dwupłaszczyznowością, ale też z takim podwójnym charakterem tej pracy, ponieważ praca, którą widzicie za moimi plecami, jest realizowana w takim duchu bardzo swobodnym, z przymrużeniem oka, z dużą dozą humoru, troszkę kiczowata. Kilka osób, które realizują szereg działań relaksacyjnych, czyli praca z ciałem, zajmują się profesjonalnie masażem. Ideą extension jest pokazanie śladów, jakie pozostawiamy pod wpływem stresu na przedmiotach codziennego użytku. Skupiliśmy się na czterech tak naprawdę czynnościach. Jest to gryzienie, łamanie, rozkręcanie na części i wbijanie. Całość stanowi interaktywną instalację podzieloną na trzy części. W pierwszej części widz podchodzi do statycznej instalacji. Następnie po zeskanowaniu kodu jesteśmy połączeni z dedykowanym botem, który przekierowuje do następnego okna, gdzie jest puszczone dedykowane wideo właśnie odnoszące się do konkretnej sytuacji. Podsumowując tę wystawę, mógłbym powiedzieć, że inspiracje, które tutaj się pojawiają, były czerpane zarówno z tej problematyki korporacji, stresu, który się pojawia w takich dużych skupiskach biurowych. I do tego worka z tych inspiracji dorzuciłbym właśnie architekturę i sam charakter tego miejsca, który też nie jest bez znaczenia, bo wiem, że wielu artystów inspirowało się właśnie tą estetyką, która tutaj występuje. Myślę, że to w jakiś sposób wyróżnia akurat tą realizację na tle innych, które mogłyby podjąć podobny temat. Kluczowym partnerem projektu była firma Samsung. Wsparli nas także Oko Film, Calypso, a także Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. Patronat medialny nad wystawą objęła TVP Kultura.